dzisiejszym magazynie kulturalnym mamy dla Państwa kilka muzycznych zaproszeń do Miejskiego Ośrodka Kultury. Pierwszy z nich to koncert zaduszkowy, o którym już wspominaliśmy w poprzednim wydaniu magazynu. Dziś jeszcze krótkie przypomnienie. Zaduszki w klimacie bluesa, jazzu i rocka odbędą się w piątek 2 listopada o godzinie 18. Tego wieczoru będzie można usłyszeć przede wszystkim dawno niewidzianych na mokowskiej scenie znanych pabieńskich muzyków, którzy kiedyś tworzyli pabieńską kulturę. Obok nich zaprezentuje się tak zwany nowy, ale dobrze rokujący muzyczno-wokalny narybek. Na scenie zagrają takie zespoły jak Tipsy Drivers, Hayes Acoustic Trio oraz grupa Oskara Hansa w Wydział Diagnozy. Wystąpią również dwa zespoły Roberta Szymańskiego, Lulek Czarny oraz 10 tysięcy osób. Zespołem 53 Sextet zaśpiewa młoda wokalistka Paulina Suchcicka oraz znany pabieński chirurg Wiesław Zakrzewski, zakochany w muzyce bluesowej. Na scenie zaprezentuje się również Zbigniew Niedzielski, ojciec pabieńskiego bluesa oraz Krystian Maliszewski, czyli nasz rodzimy Elvis Presley. Koncert przygotowany przez Grzegorza Małolepszego poprowadzi Jerzy Czapliński. Klimat nostalgii i wspomnień towarzyszyć będzie również podczas kolejnego koncertu zatytułowanego Tribut w hołdzie artystom. Będzie to okazja, by oddać się refleksji o artystach, którzy odeszli, ale w których twórczość ciągle żyje w naszej pamięci. Muzyka, jaką stworzyli, pozostanie z nami na zawsze. Na wieczór wspomnień w piątek 9 listopada o godzinie 19 zaprasza sekcja wokalna placówki działająca pod kierunkiem Marka Binkowskiego. Warto dodać, że będzie to koncert z muzyką graną na żywo. Do współpracy w wydarzeniu organizator już po raz kolejny zaprosił swoich zaprzyjaźnionych muzyków. Dwa kolejne koncerty, które również odbędą się w placówce przy ulicy Kościuszki, dotyczą już innej tematyki – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy z nich, na który wspólnie zapraszają Miejski Ośrodek Kultury wraz z Uniwersytetem III wieku, to koncert niepodległościowy – Radość listopadowej nocy w wykonaniu Łódzkiego Teatru Piosenki pod kierownictwem Michała Maj-Wieczorka. To muzyczne, wyjątkowe spotkanie odbędzie się w niedzielę 4 listopada o godzinie 17. W ramach miejsko-powiatowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi również wybitny pianista Jakub Czekierda. Obecnie ten młody artysta jest na drugim roku studiów drugiego stopnia Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od najmłodszych lat z dużą chęcią brał udział w konkursach krajowych i międzynarodowych, odnosząc sukcesy. Podczas recitalu fortepianowego, który odbędzie się w sobotę 10 listopada o godzinie 17, Jakub Czekierda zaprezentuje utwory Chopina, Scarlatiego i Debussy'ego. Występ tego wybitnego pianisty uświetli o godzinie 16.30 uroczystość nadania sali widowiskowej MOKU imienia pabieńskiego dyrygenta Henryka Debicha. Do 13 listopada w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Świętego Jana można oglądać wystawę prac plastycznych autorstwa nauczycielek zrzeszonych w grupie Bez Sztalugi, działającej w Klubie Nauczyciela w Łodzi. Ekspozycja obejmuje obrazy, które powstały na wyjazdach plenerowych oraz portrety. Panie tworzą we wszystkich technikach malarskich i rysunkowych. Na koniec magazynu przegląd nowości wydawniczych. Jedną z najciekawszych książek, która ukazała się niedawno na rynku wydawniczym, jest książka Moda Polska Warszawa, wydana przez wydawnictwo naukowe PWN. Autorką tej książki jest Ewa Rzechorzek, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka na początku przedstawia historię tworzenia się branży tekstylnej w Polsce po II wojnie światowej, przed i po II wojnie światowej. Następnie przybliża dzieje przedsiębiorstwa Moda Polska. Od początku jej tworzenia do czasów zakończenia jej działalności. Przedstawia bogatą i barwną właśnie historię tej mody polskiej. Fundamentem opowieści są losy charyzmatycznej kierowniczki artystycznej przedsiębiorstwa Jadwigi Grabowskiej. Autorka w książce w sposób bardzo ciekawy przedstawia sylwetki ludzi związanych z tą branżą. Uzupełnieniem publikacji są historyczne zdjęcia przedstawiające firmę, sklepy, wyroby,
modelki, pokazy mody. Dodatkowo pokazuje projekty strojów i reklamy firmy Moda Polska. Książkę czyta się jednym tchem. Jest to zasługa autorki, która ukończyła podyplomowe studia na Akademii Sztuk Pięknych i jest pasjonatką, która zbiera nie tylko stroje, projekty i elementy związane z modą i z tym okresem istnienia firmy Moda Polska. Autorka oparła swoją opowieść na dokumentach archiwalnych, dokumentach życia właśnie społeczeństwa żyjących w okresach 1945-1998, gdzie jest to rok zakończenia działalności Mody Polskiej. Sfotografowane na potrzeby zostały nie tylko jej prywatne zbiory, ale jeszcze innych osób. Jest to książka naprawdę godna polecenia, bo można się dużo właśnie dowiedzieć na temat branży odzieżowej, na temat przypomnieć sobie, jak wyglądało logo Mody Polskiej i historia właśnie ludzi związanych z tą branżą. Książka została zakupiona w ramach projektu 1000 książek z budżetu obywatelskiego miasta Pabianic. Chciałabym zaprezentować serię książek dla młodzieży wydawnictwa Nasza Księgarnia, której autorką jest Grażyna Wąkiewicz, Ale Historia. Jest to książka przeznaczona dla czytelników w wieku od 10 lat. Bohaterami tych książek jest grupa dzieci tworzących klasę, którzy przenoszą się w czasie i doświadczają jakby na własnej skórze, jak wyglądały czasy historyczne, w których lądują. Dzięki temu w dosyć zabawny i przystępny sposób autorka przybliża młodym czytelnikom fakty historyczne, wydarzenia historyczne oraz epoki, w których znajdują się aktualnie bohaterowie. Ze względu na obchodzoną w tym roku rocznicę odzyskania niepodległości przygotowano również nowy tom zatytułowany Mamy Niepodległość. W tym tomie nasi bohaterowie również przeniosą się w czasie i będą mogli spotkać takie postaci historyczne jak Emilię Plater albo Józefa Piłsudskiego. Będą oczywiście mieli do rozwiązania, oprócz zadań domowych, mnóstwo ciekawych, fajnych zagadek, które tym bardziej pomagają wczuć się w klimat danej epoki, poczuć na własnej skórze wydarzenia historyczne, o których jest mowa. Przede wszystkim jest to bardzo lekka, sympatyczna lektura, w której pełno jest zabawnych ilustracji, dzięki czemu młody czytelnik nie nudzi się czytając tę książkę, a oprócz tego dowiaduje się mnóstwa ciekawych, cennych rzeczy i na pewno będzie mógł inaczej spojrzeć na naszą historię. Być może zaciekawi go dana książka. Jest wiele tytułów w tej serii pokazujących życie w różnych epokach. Dowiadujemy się ciekawostek o królach poszczególnych, o wydarzeniach ważnych, tak jak bitwa pod Grunwaldem, jak II wojna światowa. Dlatego serdecznie zachęcam, Ale Historia, wydawnictwa Nasza Księgarnia. Przeczytajcie, na pewno dowiecie się czegoś interesującego.